Nazywam się Zbigniew Lulis, mieszkam i pracuję w Gdańsku. Swoją działalność prowadzę od 1995 roku. Zajmuję się pracami remontowymi i wykończeniowymi wewnątrz, jak i sporadycznie na zewnątrz budynku. Witam tutaj w mieszkaniu. Zaprosiłem Państwa, żebyście zobaczyli, jak wykonane jest mieszkanie, które otrzymał inwestor. No, nie był zbyt zadowolony z rozłożenia i usytuowania pomieszczeń. Wspólnymi siłami postaraliśmy się zmienić aranżację i układ ścianek działowych, wykorzystać wolne przestrzenie do wykonania kabiny prysznicowej. Doszedł do wniosku inwestor, że nie ma sensu mieć dużego przedpokoju, a małą łazienkę. Zabudowę do kabiny prysznicowej wykonaliśmy z pustaków i tonga. Pozostałe przeróbki zostały z tego materiału wykonane. I tong jest bardzo dobrym materiałem do obróbki. No ręcznie, tutaj nie stosujemy, bo to nie jest jakaś duża inwestycja, tylko wszystko było wykonywane ręcznie. Docinanie piłą ręczną przy zastosowaniu odpowiednich przyrządów, jak kątownik do docinania. Zaletą tego materiału jest przede wszystkim ciepło, jakie daje. W porównaniu z innymi, które nie są tak stabilne jak karton gips czy tego typu inne jakieś materiały. Niektóre elementy zostały wykonane, no, nie było innej możliwości, jak sufity podwieszane, no to wiadomo, że już z pustaków nie da się wykonać. Sporo przeróbek, przenoszenie drzwi w inne miejsca, no tak, żeby po prostu inwestor był zadowolony. No to wszystko razem z nim konsultowaliśmy na bieżąco i zmienialiśmy aranżację całego pomieszczenia i układ tego mieszkania. Tak, żeby był zadowolony z tej inwestycji.